dzień dobry. My z Ilonką już jesteśmy przygotowane, zwarte i gotowe do działań dzisiaj. I dzisiaj robimy winko z czerwonej porzeczki, więc jeżeli ktoś ma ochotę pooglądać, jak to robimy, a będzie na pewno kupę śmiechu przy tym i oczywiście przepis na winku, to zapraszamy do oglądania. Miłego oglądania. Do roboty się bierzemy, do roboty. Do roboty. Bo jest co zrywać. Ula. No. Ale piękne. Ty jak winogron normalnie, no, takie duże, nie? No, a Lucjuszek je podlewa, dlatego... Dlatego one są takie fajne, wiesz? Fajnie, że to z stałymi szczypułkami. Tak, czerwona porzeczka się bardzo wygodnie rwie i szybko, bo czarną to wiesz, jedynie co... Jeju, ale to jest przy... No po prostu jest na tym, krzaku, na tamtym szczególnie, jest parę takich, co te upały, dopóki one nie były dojrzałe, bo jak są dojrzałe, to już upał nic nie zrobi. Ale dopóki nie były dojrzałe, to poparzyły się, wiesz? No. I takie tam to trzeba będzie uważać, jak będziemy tam zrywać, żeby tego nie pobrać, wiesz? Bo to takie są już... Ja ci powiem, one nawet jeszcze nie są chyba takie mega dojrzałe, ale już też czas, nie? Bo później co? Czyli to będzie się zapełniać ta mucha tutaj, no, unikuje. Ale Bonia, patrz, one są jeszcze tutaj takie niektóre... No to jak tam są gdzieś niedojrzałe, no, to tych nie wiesz, nie? No bo to... Ale łatwo się je ściąga, naprawdę się fajnie zrywa. No mówię, to jest przyjemne. I pogoda taka Jezu, rzeczka. Jakby, matko, jakby to był taki skwar, bo ja to nawet o 6, 7 to już by tutaj była, wiesz, no, co to by było? Już by była patelka. Tropiki! No. Tropiki, siora! Zobacz to, tutaj. Ty wiesz, ile w markecie takie porzeczki kosztują, jakbyś chciała kupić? Bo w promocji są chyba po 13 czy po 14 zł. No ale to jeszcze na dodatek. Sytuacja. Przyjechałam do mamuni z całym tutaj ekwipunkiem. Porzeczek jest cały multum. Tu jest zaczyn, lejek, butla 50 litrów. I będziemy to ogarniać. Tutaj w tym drewnianym domku jest teraz pięknie, chłodno, przyjemnie. I taka manufakturka tutaj. Siostra, jak się obiera widelcem? Rewelacja, to jest po prostu normalnie, to trzeba opatentować. No. I kasę ściągać. Tak jest?
Ale to ta pani co poleciła, bo ja nie wiem, kto jak to, ta pani ma na imię, co to poleciła, nie wiem, Zosia czy jak, pozdrawiamy panią. Tak. Dla nas będzie to pani Zosia, także pani Zosiu, jakkolwiek pani ma na imię, pozdrawiamy i dziękujemy za taką dobrą radę, bo by nas tu świt zastał. Okej. Przerwa w obieraniu porzeczek, ale zobaczcie, jaki obiad. Niam. Karkuweczka, młoda kapusta, ziemniaczki. Ciekawa jestem, jaka ta kapusta. Popatrzcie, obrane porzeczki. Partiami przesypuję do większego gara i blenderem trochę je rozdrobnie. Teraz tą pulpę wlewam takim dużym lejem do butli, powolutku. I tak porcjami robię wszystko. A ten ręcznik tu jest założony po to właśnie, żeby ten miąższ nie dostał się pod ten koszyk na butli. Jaka sytuacja? Następnym etapem jest zagotowanie w jak największym garze wody do rozpuszczenia cukru, żeby stworzyć syrop. I pamiętajcie, że tej wody w tym garnku może być najwyżej 1/3, dlatego że jak zaczniemy sypać ten syrop, to nam się zwiększy poziom tej wody i by nam zabrakło miejsca, więc tak, woda się musi zagotować, wsypujemy cukier i to musi ostygnąć. W międzyczasie, jak syrop stygł, to ja szybciutko podjechałam do siebie, żeby zerwać groszek, bo bardzo, bardzo urósł i nie chciałam, żeby mi się zrobił zbyt twardy, więc ciach, ciach, oberwałam groszek i wróciłam z powrotem do mamuli. Właśnie. Słuchajcie, zobaczcie, jak ja potrafię się zorganizować, jak się potrafię urządzić. Nazbierałam dwie michy groszku. No i oczywiście przyjechałam do mamy, żeby sobie tu jeszcze wypić kawkę. No i co? Goście siedzą, no to co by tam z wolnymi przerobami tu siedzieć, wolnymi rękoma? Zorganizować każdy miskę. Jechane. Garów już brakuje, misek. Plaża generalnie tam są piaszczyste też, ale większość jest takich skalistych. Tak, nie, ona jest taka kamienista, jakby z takiego żółtego pumeksu.
że ani nie nagrzewa się do gorąca tak mocno, ani nie jest jakieś twarde, miękkie, ani takie, że nie idzie gąstką. To jest ten ich kamień no, lokalny, po prostu, oni z tego budują domy, tak, wszystko, tak, nie tam, no. Tak, tam są cała architektura, to jest... Nie, taki piaskowiec. Piaskowiec taki, tam jest cała architektura w kolorze takiej ziemi, właśnie piaskowca. Te stare budynki, te... Oglądasz czasami taki vlog apartamentów na Malcie? No, ja sobie pooglądałam właśnie to Meg, zanim żeśmy poleciały, tak, nie? Ona prowadzi życie na Malcie, generalnie tam żyje, mieszka i tak. Ale jak masz jak w Anglii, lewostronny ruch, gniazdka jak w Anglii, wszystko, nie? Waluta euro. Nie, do Lidla miałyśmy 400 metrów, więc po wodę sobie chodziłyśmy do Lidla za 50 centów, a nie chodziłyśmy za 2,50 po hotelu, taka była z wodą, nie? Nie, no super. Piękny. Malta jest po prostu przepiękna. Także... Ale od ile to? 2,5 godziny, już godziny 40 minut gdzieś tak. No, bez problemu w jedną i w drugą stronę. Zdzimy to wszystko z jednego biura. Oj. Bo kadry, cała kadry i księgowość, nie? Nas pięć. No, ale się zgodził i w ogóle... No a on jeszcze nam dał poniedziałek wolny, żebyśmy sobie odpoczęły. Co ty? No i mówi tak. No, tylko żebyście mi tam w szóstkę nie wróciły. Nie, szefie, my grzeczne jesteśmy, bo naprawdę, nam nie są potrzebne jakieś imprezy, nam nie są potrzebne jakieś tam picie i nie wiadomo co. My po prostu sobie chciałyśmy pochodzić, pospacerować, poleżeć, nawdychać powietrza, słońca nałapać i dla nas to jest taka atrakcja. My nie potrzebujemy jakiegoś tam imprezowania, my nie z tych jesteśmy imprezowych dziewczyn. To jest, powiem wam, no, super sprawa, naprawdę, coś pięknego. Wcale nas to dużo nie kosztowało, bo akurat były tanie loty wtedy. W Wrocławiu, nie? Także cały blisko. cały pobyt jak od osoby przekalkulowałyśmy lot, hotel 2 doby ze śniadaniem, przejazd na lotnisko, tam parking, ubezpieczenie turystyczne, dojazd i wszystko, niecałe 700 zł od osoby nas to wyszło. Nie, no to wiesz. No, plus wiadomo, jakieś tam właśnie jedzenie, te obiady, nie? Jakieś swoje kieszonkowe, co... Nawet żeśmy, ja nie wiem, z 60-70 może stracić. A gdzie jest babcia? Cała duża micha groszku, więc trochę zostawię mamuni, a trochę sobie zrobię jutro na obiadek, więc tak będzie smakowicie. Póki nikt nie usiadł i nikomu to nie przeszkadza, to pokażę wam u mamuni. Stół nigdy nie jest pusty. Zasiadamy do kolacyjki. Swojska kiełbaska, jajeczka od kurek moich, sałatka, kurczaczek, wędlinka, same dobroci. Mam tu teraz przygotowany tak butle z tym. Butla jest z tym rozdrobnionym miąższem. Nie wiem, czy to widać tutaj. Ile tego jest? Nie widać. Nieważne. Tu jest około 25 kg tego miąższu. I teraz. Tu mamy przygotowane już i wystudzony wodę z 10 kg cukru. Tutaj mamy przygotowany... Tu mam zgrzewkę wody niegazowanej, bo będę ją potem dolewała, żeby uzyskać odpowiedni poziom. I mamy ten nasz rozczyn, który robiłyśmy 2 dni temu. No i teraz tak, syrop ostudzony. Ja tutaj do tego syropu dodałam już trochę zimnej wody, żeby przyspieszyć ten proces studzenia. I teraz będę ten syrop takim garnuszkiem, pewno się trochę pobawię, bo to jest dość wysoko. Wleję do butli. Butlę mam zabezpieczoną tutaj, póki leję takie słodkie rzeczy, mam zabezpieczoną ręcznikiem, żeby ten... cukier nie dostał się gdzieś tutaj po tej butli i żeby nie zaczął nam tutaj, nie wiem, pleśnieć czy cokolwiek.
teraz można już całym garnuszkiem. Teraz wleję już ten zaczyn i zobaczcie, tu się już rozpoczęła fermentacja. Mam nadzieję, że ruszyło to i będzie za chwilę odrabiać. Jak wino ruszy, pokażę Wam, jak ono bulgocze. I powiem Wam, po jakim to czasie się stało, bo to wszystko też zależy od temperatury otoczenia. Pamiętajcie, że drożdże winne żyją w temperaturze w przedziale od 15 do 30 stopni. Drożdże giną poniżej 15 stopni i giną powyżej 30 stopni, więc jeżeli temperatura na zewnątrz by się na tyle zmieniła, że to będzie już powyżej 30 stopni, to będziemy musieli tutaj tą butlę albo przenieść w chłodniejsze miejsce, albo stworzyć jej tutaj takie warunki, żeby tych 30 stopni nie przekroczyć. Ja sobie tutaj teraz spokojnie wleję pozostałą część syropu. Ta butla stoi tak wysoko dla mojej wygody. To jest 50-litrowa butla. I teraz jak będziemy ją zlewać z tego pierwszego nastawu, po pierwszej takiej burzliwej fermentacji, będzie nam łatwiej, jak ona będzie właśnie na podwyższeniu. Będzie ją łatwiej wtedy przechylić i delikatnie zlać z niej ten nastaw. Teraz popatrzcie, mamy tego nastawu dotąd. Dolejemy tylko tyle wody jeszcze, bo przy burzliwej fermentacji poziom tej cieczy będzie nam się tutaj podnosił i może nam się wyburzyć. Więc wlewam tutaj wodę niegazowaną, butelkowaną. Może to być też woda przegotowana. Jeszcze tego lejka skorzystam. Ale za chwilę pokażę Wam patencik, jak zabezpieczyć. Kiedyś to się wkładało tutaj taką rurkę fermentacyjną i tam był taki malutki baniaczek z wodą, który jakby uszczelniał nam tą butlę i przez to przechodziły te bąbelki. Ja już tyle win zrobiłam, że wiem, że często się zdarza, że woda z tego wyparuje albo się wyburzy nam płyn i jest problem, więc ja mam tutaj taki patencik, który się sprawdził już wielokrotnie i ja Wam to za chwilę pokażę. Zdradzę Wam mój patencik. Myślę, że to już jest ostatnia butelka, że nie będę podwyższała już więcej poziomu tej cieczy. Popatrzcie, ciecz praktycznie ten nastaw mamy równo tutaj z tym koszykiem. I tak, dla bezpieczeństwa ja tutaj więcej cieczy nie dam w tej chwili. I normalnie muszę teraz zamknąć ten kosz. I teraz popatrzcie, tutaj zamykamy korek i ten korek, no najlepiej jest
całe sobie ładnie okręcić taką szeroką taśmą malarską, żeby się trzymało. U rodziców nie znalazłam nic innego, jak tylko taki plaster, więc na razie tak tu zakleję, a potem przywiozę z domu jeszcze taką taśmę malarską i chodzi o to, żeby nam ciśnienie tutaj tej butli, żeby nam nie wywaliło tego korka, więc ja go tak tutaj okleję. Trochę przy okazji się też uszczelni. Z tego się nie szczela. I teraz zobaczcie. Tu wychodzi rureczka. Zamiast tutaj tej rurki fermentacyjnej, to mam włożoną rurkę, która wchodzi tutaj do litrowej butelki z wodą do samego końca. Więc jak tu się zaczynają, będą się zaczynały wydobywać gazy, to tu będziemy widzieli w tej butelce, jak zaczynają nam bąbelki wychodzić. Czasami się zdarza przy bardzo intensywnej fermentacji, że ten proces następuje bardzo burzliwie i dlatego ta woda stoi w garnku, gdyby się nam coś wyburzyło. Dobra, będziemy obserwować, kiedy ruszy proces fermentacji i zobaczymy, co będzie z tym dalej. No, dopiero przyjechałam do domku, jest 21, ja musiałam jeszcze popodlewać wszystkie moje roślinki na zewnątrz, zaprawić ogórki, groszek włożyć do zamrażarki i na dzisiaj to jest koniec, na dzisiaj to, właściwie na dzisiaj to nie jest jeszcze koniec, bo jeszcze dla Was filmik muszę zmontować i to się pewno trochę przeciągnie, bo dzisiaj było, działo się, działo, robiłyśmy winko, więc ja Wam dam przepis pod filmem na to winko, z tym, że to jeszcze nie jest koniec, bo będziemy śledzić dalej. To winko teraz przejdzie burzliwą fermentację, taką wstępną. Potem jak fermentacja już się uspokoi, ono sobie będzie tam pykać, ale jak się fermentacja uspokoi, wtedy zlejemy to wino, przecedzimy ten miąższ, te pestki, te skóry. Zobaczymy, czy potrzebuje jeszcze, czy trzeba je jeszcze ewentualnie dosłodzić, żeby tę następną pobudzić fermentację i dołożyć drożdży winnych. Zobaczymy i ono sobie będzie potem już tak powolutku pykało i to musi potrwać czasu trochę, no niestety nie da się zrobić dzisiaj, wypić jutro, nie da się, nie da się. Tu potrzeba cierpliwości, winko musi swoje wystać, ono musi sobie do końca tak pykać, aż całe się nie uspokoi, potem musi się ładnie wyklarować. No i tak za ładnych parę miesięcy będzie można spróbować naszego winka, więc kto chętny, owoce są. Można to zrobić z porzeczek, można zrobić z każdych innych owoców dostępnych w tej chwili. Więc ja już robiłam i z agrestu, i mieszane wina, i za chwilę będą papierówki, więc pełna dowolność. Takie domowe winko bez chemii jest naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Dobra, bo gadam i gadam, a jeszcze mnie czeka trochę pracy, więc życzę Wam, kochani, miłego dnia i do jutrka. Pa, pa!